Dni Łukowa zakończył finałowy koncert. Jedną z jego gwiazd był Andrzej Rybiński. Na scenie wystąpili również lokalni artyści. Lonely time.
Te dni Łukowa upłynęły pod znakiem sportu, pod znakiem motocykli, ale również koncertów, rozrywki tutaj na placu targowym przy ulicy Prusa. Dzisiaj dwie gwiazdy, już za nami koncert Andrzeja Rybińskiego i czekamy niecierpliwie na kolejną dużą gwiazdę, drugą gwiazdę dzisiejszego dnia i dzisiejszego wieczoru, Ani Wyszkoni. Na Dniach Łukowa pokazujemy również to, co mamy najlepsze tutaj u nas w Łukowie, dlatego w programie tych koncertów uwzględniony został zespół OK Band. Teraz mamy piękny koncert Fabryki Piosenki pod znakiem Anny Jantar oraz oczywiście niezawodni i wspaniali łukowiacy. Mieliśmy też zlot motocykli. Tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o motocykle, to ten wczorajszy dzień, ale i dzisiejszy dzień był wyjątkowy. Łuków gościł olbrzymią rzeszę motocyklistów. To inicjatywa moich braci i sióstr z zespołu z drużyny Girls Riders i Bears Riders. Takie wspaniałe wydarzenie na małym placu targowym zostało zorganizowane. To jest również element promocji naszego miasta i pokazania takiej otwartości, dużej otwartości. Niektórzy mogą zapytać, czy opłaca się robić Dni Łukowa? Co rozumiemy pod pojęciem opłaca się? Dni Łukowa nie są po to, żeby zarabiać pieniądze. Dni Łukowa robimy po to, żeby raz w roku spotkać się, poświętować i myślę, że Łuków jako miasto, jako samorząd jest na to stać, a nasi łukowiani, nasi mieszkańcy naszego miasta po prostu na to zasłużyli. Gwiazdą Dni Łukowa 2024 była Ania Wyszkoni.